Dzień dobry. Motogatki numer 2. Dzień dobry. Cieszymy się bardzo. Jesteśmy uśmiechnięci od ucha do ucha, ponieważ zaszczytny tytuł sportowca roku w plebiscycie przeglądu sportowego przypadł tym razem motocykliście i tym motocyklistą jest żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Ale ten fakt nie wszystkim się spodobał i nie wszyscy się cieszą tak jak my. Niektórzy są oburzeni. Tak, dokładnie. Barę wam zaraz zacytuję wypowiedź jednego z byłych piłkarzy i pod tym, pod artykułami o Bartku, o jego nagrodzie zrobiła się niezła gównoburza. I przykładem właśnie jest wypowiedź byłego piłkarza Legii. Pana Wojciecha Kowalczyka, który na Twitterze napisał: dorobiliśmy się sportowca roku w Polsce, który za tydzień w papierowych wydaniach gazet będzie tylko dodatkiem do kontuzji i leczenia Roberta Lewandowskiego. Będzie jak ta cycata z ostatniej strony Brukowca. Napisał również w innym twecie: jeżeli ten zmarznięty sportowiec taki dobry, to niech pokaże mi, ile ludzi oglądało jego wyczyny, a ilu Lewandowskiego. Kto k***wa głosuje na żużlowca? No, jak się okazało, sporo Polaków. A ja chciałbym tutaj dodać, bo to jest najważniejsze, że to nie jest plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, na największego celebrytę. Najpiękniejszego też, nie? Tak, to już viva najpiękniejsi. Tak. To jest plebiscyt na najlepszego sportowca, a głosują kibice. Dokładnie. Kibice dokładnie wybrali żużlowca, to nas bardzo cieszy. Oczywiście Robertowi Lewandowskiemu też gratulujemy, ale nie godzimy się na to, by tutaj teraz mówić, że monopol na wygrywanie w takich plebiscytat w Polsce ma tylko sportowiec grający w piłkę nożną. Tak jest. Piłka nożna to nie wszystko. Żużel jest dyscypliną bardzo popularną w naszym kraju i bardzo się z tego cieszymy. I bardzo dziękujemy wam za wszystkie głosy oddane na Bartosza Zmarzlika. To dopiero jest gorąca informacja tygodnia. Będziemy jeździć bez prawa jazdy. Zabrali ci? Nie, nie zabrali mi, ale chodzi o to, że będziesz mógł jeździć nie mając przy sobie dokumentu prawa jazdy. Tak jak dowodu rejestracyjnego. Tak jak do tej pory dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia opłaconego OC, tak samo ma być również z dokumentem prawa jazdy. Jeszcze nie teraz, ale być może już za chwileczkę projekt jest gotowy. Jeszcze tylko kilka szczegółów trzeba dopracować. Minister cyfryzacji obiecuje, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy prace nad tym powinny być już zakończone i temat wyjdzie w życie. Fajna sprawa, ja się tylko zawsze zastanawiam, jak jest jakieś zdarzenie drogowe, wypadek i teoretycznie można dane kierowcy pobrać sobie z aplikacji dokumenty albo sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dane samochodu. Ale to zawsze jest problem, zawsze jest stres. Tak to się wyciągało dowód, czy coś takiego, a jakoś ta procedura, ja zawsze wożę ze sobą prawo jazdy. Nawet zakładają, że masz aplikację, no wystarczy, że padnie ci bateria w telefonie i cokolwiek, wiesz, jak jest stłuczka czy coś, to zajmujesz się, nie wiem, dzwonieniem po policję, czy po karetkę, czy właśnie telefon się może rozładować, może ci upaść z samochodu. Jakoś ta zmiana jest, no nie, ona jest wygodna, ale jakoś tak nie mam do niej przekonania i chyba nasi czytelnicy też trochę tak nie wierzą. Tak, czytałem komentarze i podobnie. Tak. Wiesz, wydaje mi się, że to może być ułatwienie w tym kierunku. Woźmy ze sobą te dokumenty, ale jak już komuś zdarzy się o nich zapomnieć, no to wtedy nie narażamy się na ryzyko zapłacenia mandatu. Do tej pory płaciliśmy mandat w wysokości 50 zł za brak każdego jednego dokumentu. Tak. Teraz takiego mandatu ma nie być, więc wygodniej, ale jak tylko możemy, jak pamiętamy, no to te dokumenty lepiej. Tak, to jest właśnie, jak dla mnie to jest fajna sprawa, dlatego że ja często zapominam właśnie o dokumentach, o dowodzie rejestracyjnym, o polisie. No to widzisz, a teraz pytanie dla ciebie. Zaoszczędzę 100 czy 150 zł. Nie będzie mandatów za brak prawa jazdy czy brak dowodu rejestracyjnego, ale za to będą nowe mandaty i to jest temat, który bardzo grzeje naszych czytelników w ostatnim czasie, czyli mandaty za cofanie licznika przebiegu w samochodzie czy to w motocyklu i pierwszy taki mandat już na polskich drogach wręczono. Tak, na Zakopiance policja zatrzymała Citroena Berligo czy Peugeota Partnera, już w tej chwili nie pamiętam. I okazało się podczas kontroli, kiedy policjant korzystał ze swojego nowego prawa, czyli sprawdzał przebieg pojazdu, że ten przebieg w samochodzie jest niższy od tego, który został w bazie CEPiK zarejestrowany kilka miesięcy wcześniej. No i teraz taka dziwna sytuacja, bo nie wiadomo, czy karać kierowcę za to, że cofnął. Nie wiadomo, że to kierowca cofnął. Jak mu to udowodnić? Właśnie, czy karać przedsiębiorcę, do którego należał ten pojazd, bo to był pojazd służbowy. No i teraz policja ma trochę zgryz, będzie to wyjaśniać, policja w Myślenicach będzie to wyjaśniać. Kierowca ma stres, właściciel pojazdu ma stres. Fajnie, że ten przepis wprowadzono, bo wszystkich nas bardzo irytuje to, że liczniki są cofane, że ciężko jest kupić pojazd z wiarygodnym przebiegiem.
Ale z drugiej strony pytanie, czy nie będzie problemu z egzekwowaniem tego przepisu, no bo jak zobaczymy. Na przykład udowodnić kierowcy, że cofnął ten licznik już teraz, w 2020 roku, kiedy przepisy weszły w życie, a nie na przykład cofnął go w grudniu 2019 roku, przecież wtedy to jeszcze przestępstwem nie było. No i jak mu udowodnić, że w ogóle cofnął, bo on może kupił taki pojazd od kogoś, kto zrobił to oszustwo wcześniej, prawda? No tak, to się da teoretycznie sprawdzić, w zależności od tego, kiedy zarejestrowano ostatni przebieg, i no, kiedy jest kontrola. Tak, teoretycznie się da. W praktyce będzie na pewno bardzo trudno. Zobaczymy. Obserwujemy kolejne sytuacje. Czekamy na pierwszy mandat dla motocyklisty za cofnięty przebieg. Może już dostaliście, to się pochwalcie. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawił taki pomysł, taką sugestię, że składka OC powinna być zależna od twojej historii wypadkowej, czy od stanu konta punktowego. To jest ciekawe. Takie rozwiązanie funkcjonuje między innymi w Wielkiej Brytanii i polega to na tym, że każda stłuczka, każde przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar bądź przez policję oznacza wyższą polisę. I, ale bym płacił. No właśnie, i prawdopodobnie będzie tak, że jeżeli to zostanie wprowadzone, jest bardzo prawdopodobne, że to zostanie wprowadzone, ze względu na to, że koszty wypadków drogowych są jakieś w ogóle horrendalne w Polsce. Jeżeli to zostanie wprowadzone, to zapewne będzie tak, że my kierowcy, którzy jeździmy, no powiedzmy, ale ci kierowcy, którzy jeżdżą w 100% zgodnie z przepisami, będą płacić mniej. Będą płacić tyle samo albo więcej, a ci, którzy przekraczają prędkość, będą płacić strasznie. Tak to się nie bawimy. No. Znaczy, miałoby ogromny sens wtedy, kiedy rzeczywiście płaciliby mniej ci, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami, to by motywowało do tego, żeby jeździć zgodnie z przepisami. To byłby fajny temat. To znaczy, ale jeżeli będzie tak, jak mówisz, relatywnie będą płacić mniej w stosunku do tych, którzy przekraczają. Ale, ale myślę, że ponieważ podwyżki jakby polis OC są stałe, cały czas te ceny rosną, to po prostu będą płacić w przyszłym roku, jeżeli to wejdzie, trochę więcej. Nie wiem, co o tym myśleć. Ale ja zawsze szukam pozytywów, więc powiem sobie, no dobrze, może dzięki temu będzie bezpieczniej na naszych drogach. Może tak być. Niech tak może być. Się tak zdarzyć. Ale ja nie chcę płacić. A teraz przechodzimy już do naszego cyklu, czyli pytanie tygodnia, wasze pytanie, produkt tygodnia i bohater tygodnia. I zaczniemy od pytania tygodnia, które mam tutaj przed sobą. Jedna z osób oglądających nasz poprzedni film zapytała, czy wiadomo już coś odnośnie przepisu, że po zakupie sprzętu nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych? I Rafał odpowie na to pytanie. Przygotował się. Tak, przygotowałem się. Minister cyfryzacji powiedział, że trwają prace nad takim rozwiązaniem i ono będzie ściśle połączone z tym, że będzie można również zarejestrować pojazd przez internet. Całkowicie, po prostu nie wychodząc z domu. Bez wychodzenia z domu. Kiedy? Drugi kwartał 2020 roku. Czyli jeszcze nic, póki co, się nie zmieniło, ale już wiadomo, że za chwilę się zmieni. Tak, jakiś maj, czerwiec, lipiec, coś takiego. Muszę ci powiedzieć, że wyglądasz, odpowiadając na to pytanie, jakbyś był wywołany do tablicy i tak grzecznie trzymając ciśnione rączki. Tak, bardzo się starałem przygotować do tego. Bardzo dobrze. Czekamy na więcej waszych pytań w komentarzach pod tym filmem. Będziemy odpowiadać w kolejnych tygodniach. Nie zawsze, szczerze. Ale zawsze odpowiadać. Drugi minicykl, czyli bohater tygodnia. W przypadku tego tygodnia to akurat bohaterka, bo za bohaterkę tego tygodnia uznaliśmy 14-letnią dziewczynkę, która zabrała kluczyki swojemu ojcu, który pijany siedział za kierownicą. Zabrała mu kluczyki, a później zadzwoniła na policję. Tak, ojciec zrobiony jak Messerschmitt wracał z dwójką dzieci ze stoku chyba, działo się w Białce tak Trzańskiej w każdym razie, tak. Więc pewnie znam. No i w pewnym momencie po prostu zasnął za kierownicą, wstaje upojenie alkoholowego, na co 14-latka, nie namyślając się długo, zadzwoniła po pomoc na policję. Matka w tym czasie była w Gdańsku, więc do matki było trochę trudniej, więc zadzwoniła po policję. Ja przepraszam, że się śmieję, jakby sprawa jest jak najbardziej poważna, tak. Natomiast sama kwestia podkablowania taty przez córkę jest trochę zabawna. Tata nie będzie zadowolony na pewno z rozwoju wypadków.
Natomiast my uważamy, że to akurat bardzo rozsądne, bardzo dobre rozwiązanie, bo no, strach być może uratowała komuś życie, a być może nawet kilku osobom. A i sobie, i swojemu bratu zapewne. Nasi czytelnicy, którzy przeczytali o tym na ścigaczu, a przynajmniej kilka takich osób się znalazło, które pisały tak negatywnie o tej dziewczynce, że jak to można... Sprzedała starego na psy! Coś w tym stylu, więc... Chcielibyśmy tutaj stanąć w obronie tej dziewczynki i tak spojrzeć jest. Na to z tej strony, że tak jak powiedziałem, być może uratowała komuś życie. Dziękujemy ci, że to zrobiłaś. Tak. Jak chcesz dostać od nas prezent, to szacun dla ciebie. Uszykujemy tak. Tak, paczuszkę. Zrobimy paczuszkę i ci wyślemy. Tak, trzymaj. Dzielna dziewczyna. Trzeci minicykl, czyli produkt tygodnia, i tym razem Rafał się zobowiązał, że coś wybierze i przyniesie. I przyniósł, ale nie mam pojęcia co. Show fresh. Tak, Showfresh. Showfresh. Znasz takie uczucie, Barry, jak po całym dniu jazdy wracasz taki do domu szczęśliwy, zadowolony, pełen endorfin. Znam. Rozbierasz się, zdejmujesz buty i robi się tak nieprzyjemnie. No nie, moje zawsze są świeże. Tak, pamiętam. I to jest właśnie urządzenie, na które zakładasz buty, albo na przykład kask, albo na przykład rękawice. I to te rękawice czy buty odświeża, ozonuje i usuwa te wszystkie nieprzyjemne zapachy. Ozonuje, no tak, to znam z odświeżania zapachu nieprzyjemnego w samochodzie. Tam też można ozonować. To dokładnie. Pewnie nada się też do innych butów, na przykład narciarskich. Bez problemu. Teraz motocykliści chyba bardziej jeżdżą na nartach niż na motocyklach, więc... No powiem ci tutaj, ostatnio na różnych grupach, jak widzę zdjęcia, to raczej porówno bym powiedział, bo sporo motocyklistów nadal... Jeździ, otwarli sezon 2020. Dziękuję ci za przygotowanie produktu tygodnia w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu ja postaram się coś wyszukać. A jeżeli macie jakieś swoje pomysły, to dajcie znać. Jakiś link do tego wrzucimy pod filmem. Jeżeli Rafał taki ma, to wrzuci. Tak. Zanim przejdziemy do informacji sportowych, to jeszcze jedna ciekawostka. Kask z chłodzeniem cieczą. Dobrze słyszeliście. Chłodzeniem cieczą. Kask stworzony przez dwie firmy, RU i Pininfarina, i polega to na tym, że wewnątrz kasku poprowadzone są takie kanaliki, którymi przepływa ciecz o temperaturze 11 stopni. Kask połączony jest specjalnym przewodem z kamizelką chłodzącą. Jest to produkt przeznaczony dla kierowców samochodów, ale nic właściwie nie stoi na przeszkodzie, żeby podobne rozwiązanie zastosować również w kaskach motocyklowych. Aczkolwiek mam tu pewne wątpliwości. Od razu nasuwa się pierwsze pytanie, bezpieczeństwo. Tak. Jak na amortyzowanie ewentualnych uderzeń wpłynie taki system kanalików poprowadzonych gdzieś tam pod skorupą kasku? Drugie pytanie o no masę. Przecież ten płyn chłodzący, który gdzieś tam będzie się przemieszczał, on musi coś ważyć. Jakoś musi być też zasilany. Tak, no, jakoś musi być chłodzona na bieżąco. Tak, z punktu widzenia praktycznego to tutaj specjalnie nie widzę jakichś korzyści wielkich, natomiast dla marketingowców no to jest świetna sprawa, bo mogą zamontować taki system w swoim kasku i powiedzieć: mamy pierwszy kask motocyklowy chłodzony cieczą. Chłodzony cieczą. No tak, jest się czym chwalić. Jest płaszcie, już kask podświetlany. 10 tysięcy. Jest już kask, tak, jest już tu kilka gadżetów, tak jak wspomniałeś, jak wcześniej rozmawialiśmy, niewiele już w tych kaskach można zrobić. No nie w zasadzie chłodzenie wydaje się takim tutaj jakimś kierunkiem, który mógłby rzeczywiście pomóc marketingowcom przyciągnąć nowych klientów, ale ja już wiem, jak ludzie na przykład z Araya, którzy tak bardzo specyficznie podchodzą do bezpieczeństwa w kaskach, popukają się od razu w głowy, jak usłyszą o chłodzeniu cieczą. W kaski się popukają się w kaski. Oni do dzisiaj nie stosują nawet blendy, bo uważają, że to nie jest bezpieczne. A co dopiero kanaliki z cieczą chłodzącą? Nie widzę tego jakoś szczególnie. Zobaczymy. Może jeszcze aktywna aerodynamika. Jako ciekawostkę powiem ci, że dostałem kilka zapytań od czytelników, czy jest różnica w upalne dni, kiedy jeździsz w białym i w czarnym kasku. Czy ten czarny bardziej się nagrzewa i czy w głowie jest bardziej gorąco. Ja nie odczułem różnicy, zacząłem szukać i znalazłem takie wyniki badań, z których wynikało, że ta różnica jest, ale jest bardzo niewielka, nie mająca żadnego wpływu o na to. W białych kaskach tylko znam taki wierszyk od legionisty jednego, ale to nie powiem. Nie wiem, czy chcę go usłyszeć. Nie chcesz. Chyba nie chcę. To przechodzimy do sportu. Rafał, na jakie wydarzenie sportowe w styczniu czekają wszyscy chłopcy? Dakar! No właśnie, Dakar wystartował, Dakar już jedzie, kolejny etap. Nie powiem wam który, bo nie wiem, kiedy oglądacie ten film, to zależy od tego, jak szybko pan od montowania go zmontuje. Ale prawdopodobnie jedzie już czwarty lub piąty etap.
Od początku Rafał Sonik bardzo fajnie, w pierwszych etapach na drugiej pozycji, pewnie za chwilę przeatakuje na pierwszą, jak to z Rafałem bywa. Arkadiusz Lindner na początku z problemami technicznymi, ale dalej już coraz lepiej nadrabia. Krzysztof Jarmusz, z którym przeprowadziliśmy wywiad niedługo przed jego wyjazdem do Arabii Saudyjskiej, bo przypomnijmy, że tegoroczny Dakar po raz pierwszy w historii jedzie w Arabii Saudyjskiej. Krzysztof świetnie sobie radzi w kategorii Original by Motul, czyli tej mojej ulubionej kategorii, bo tam zawodnicy sami naprawiają sobie motocykl, kiedy dojadą nim do punktu wieczorem, do punktu kontrolnego. No i to bez, naprawdę, bez masażysty? Tak? Bez masażysty, bez klimatyzowanego namiotu. To jest taki prawdziwy Dakar. Wywiad z Krzysztofem Jarmużem możecie zobaczyć na naszym ścigaczowym kanale. Ale to nie jedyni Polacy. Tak, oczywiście jedzie jeszcze ekipa Orlen Team, czyli Maciej Giemza i Adam Tomiczek. Adaś Tomiczek. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki, śledzimy postępy. Wy możecie je śledzić na stronie głównej ścigacz.pl. Jak wejdziecie na urządzeniu mobilnym, to tego nie widać. Jak wejdziecie na komputerze, na laptopie, to wtedy po prawej stronie u góry wszystkie informacje na bieżąco z Dakaru. Codziennie pojawi się ich kilka. Rafał, oto dwa. Odpowiada za to głową. I nie tylko. Wszystkim. Tak. Co tam, Bary? Coś jeszcze ze sportu? No tak, oczywiście. Mistrzostwa Świata Super Enduro. Po tym jak w Krakowie pewien niedosyt nam pozostał, ponieważ tam Tadeusz Błażusiak dojechał na drugim miejscu. Jaki niedosyt? Drugie miejsce to świetne miejsce. No jest najlepszy, więc wymagamy od niego tak dużo. No ale teraz już nie pozostawił wątpliwości. W Riesie pierwsza pozycja, także cieszymy się ogromnie i trzymamy kciuki dalej za naszego mistrza, tatka Błażusiaka. A Was zapraszamy do zadawania pytań. Szeroko, bardzo szeroko. O wszystkim. O wszystkim, głównie o motocyklach, ale nie tylko. Będziemy odpowiadać, widzimy się w kolejnych motogadkach już za tydzień. Do zobaczenia. W tym samym składzie, mamy nadzieję.